Jak dobry masz wzrok? Jesteście gotowi? Ten test sprawdzi, czy wzrok to wasza supermoc. Na przykład, czy potraficie swoim przenikliwym spojrzeniem przeciąć stal albo coś takiego? Pewnie raczej nie. Wszyscy wiemy, że oczy są oknami duszy, ale czy wasze okna wymagają polerowania, czy są krystalicznie czyste i wyraźnie widać przez nie świat? Zróbcie ten test i wszystko będzie jasne. Składa się on z 4 etapów, z których każdy będzie coraz trudniejszy. Pierwsza część to bułka z masłem albo wręcz ciasteczko, ale jeśli widzicie teraz kawałek ciasta, to mamy problem. Jednak im dalej będziemy przechodzić, tym bardziej będziecie musieli się skoncentrować. Tylko 8% osób zalicza niesamowicie trudny etap 4. Polecenie do każdego zadania na wszystkich etapach jest takie samo. Wybierz jeden z 10 kolorów, który różni się od pozostałych. Aby przejść każdy etap, musisz znaleźć niepasujący odcień w każdym zadaniu. Jeśli raz popełnisz błąd, nie zaliczasz całego etapu, ale spokojnie, bez stresu. Zatem przygotujcie się, wytężcie wzrok, bo oto etap 1. Okej, to było proste. Tutaj też z pewnością namierzyliście odmieńca. Gotowe. Etap 1 zaliczony. To była dopiero rozgrzewka. 97% osób radzi sobie na tym etapie. Etap 2. Wspinamy się szczebelek wyżej na skali trudności. Tutaj przyda się więcej uwagi. Niech no się temu przyjrzę. Tak, wiedziałem, że to będzie numer 10. Jeszcze dajemy radę. Etap 2 za nami. Udało się? Dajcie łapkę w górę na tak. To oznacza, że macie przeciętny, zdrowy wzrok, podobnie jak 55% osób wykonujących ten test. Etap 3. Wyzwanie robi się coraz trudniejsze. Przygotujcie się na etap 3. Wow, ależ subtelna różnica. Te 50 odcieni turkusu tak naprawdę niczym się od siebie nie różni, prawda? Ach, teraz widzę.
Etap trzeci mamy już za sobą. Gratulacje dla tych z Was, którzy go zaliczyli. Należycie do grona 30% ludzi, którym też się to udało. Ale jeśli polegliście na tym etapie, to się nie przejmujcie. Możecie poprawić swój wzrok. A teraz pora na etap czwarty. Uwaga, być może odmieni on Wasze życie, bo odkryjecie w sobie supermoc. Etap czwarty. Gotowi? Do startu? Start! To ma być jakiś żart? Przecież są identyczne. Och, kto by przypuszczał, że ten się trochę różni. Muszę wyczyścić ekran. Może teraz będzie mi lepiej szło. Jak to? Myślałem, że to będzie numer 4. Zaraz, co? Niewiarygodne! No i koniec. Gratulacje dla wszystkich nadludzi, którym się udało. Macie fantastyczny wzrok. 92% widzów nie poradziło sobie z tym zadaniem, a wy daliście czadu. Prawdopodobnie jesteście tetrachromatykami. To trudne słowo. Oznacza osoby, które mają w oczach więcej receptorów i widzą więcej odcieni różnych kolorów. Czas podzielić się swoimi wynikami. Udało wam się przejść przez wszystkie 4 etapy? A jeśli nie, co nie jest żadnym powodem do wstydu, to na jakim etapie odpadliście? Porozmawiajmy o tym w komentarzach.